No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Sons of the Forest na naszym kanale. Jest ze mną speaker, dzień dobry speakerku. Dzień dobry, zatkało mnie. No to słuchaj, dla mnie zawsze jesteś priorytetem, także to muszę dać ci się przywitać. I jest ze mną Tomek, dzień dobry, to gdzieś tam w tle, ale no ale jest na pewno. Widać jego literkę T tam o. Cześć Tomku. Siemanko. No, także jesteśmy w dalszym ciągu w trasie. Jest to dosyć intratna wyprawa, ponieważ związana jest ona z drugim Meleksem i zyskamy bardzo, bardzo wiele, jeżeli potwierdzi się pewien jeden niezaprzeczalny fakt, że można mieć dwa Meleksy i być królem pola golfowego. Tylko u nas. Zobaczcie, czy da radę mieć dwa Meleksy, jeden obok drugiego. No, także w późniejszym etapie można po prostu sobie zrobić ten garaż, podzielić na dwa i każdy będzie miał swojego Meleksa, nie? Taki, to był kiedyś w filmach klasy B, wiesz? I zobaczcie, czy ten rekin chodzący po plaży ze szczękami zabija ludzi. Tak? A jakie ja filmy robię? No oczywiście, że klasy B, bo mnie nikt nie ogląda, także wiesz. Czekaj chwilę, bang. O Jezu, jedno speaker! Ale byś prawie zleciał, chłopie. Ty, no normalnie Kelvin żyje, chłopie. Czemu miał nie żyć? No bo nie przyszedł do tej pory. A gdzie on? No tak, zobacz sobie tam na minimapie, czekaj, chodź. Ja nie mam minimapy. Nogę mu uwaliłem, znaczy rękę mu uwaliłem, a ty mu drugą uwaliłeś. Kakuj. O, naładował się, widzisz? Naładował się. To Kelvin? Nie, nie Kelvin, w sensie ten, jak on się no nazywa? No nie, ma tak mało jak miał. Nie, u mnie ma, a no dobra, to z tej perspektywy ma. No Jezus Maria, znowu się zawiesiłem. Dobra, idę popchać. I gdzieś tutaj zaraz będzie jeziorko i za jeziorkiem jest Kelvin. Misja ratunkowa, Kelvina. Ale on tam jest zaznaczony, że jest nieżywy. A skąd wiesz? Jak ja widzę niebieski taka... wiesz jak zostawia ślimak taki ślad, nie? Na drodze. Taki śliski. No to Kelvin no. Też takie zostawia. I on normalnie ma tam swój ślad. Czyli on idzie. Tak, jak ślad zostaje, to idzie. A może go ciągną jakieś te... małpoludy tam. Może tak być. Klasy rady, duży jest chłopcem. Znaczy nie, nawet wiecie co, po prostu olałem go, nie? Olałem go kompletnie, bo mało mnie on interesuje aktualnie. Ale jak już jesteśmy, to czekaj, musimy tam na drugą stronę iść. A może on w piwnicy zabłądził? Ty, no on tutaj niby gdzieś jest, poczekaj. Nie, no idzie, zobacz. Zobacz, że jak dasz przybliżyć sobie, to normalnie on idzie. Tylko on tak daleko jest, że zabłądził, nie? Powinien do Tomka cholera podejść. Mam wejść po niego? Nie, 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 nie. On jest tam na górze, bo on jest tam na górze, trzeba iść na górę. Nie, olać go. Na razie niech sobie będzie. Idziemy tam do tego, do... no jedziemy dalej, nie? Misja ratunkowa Kelvina. Olać. No ale nie w taki... Aha, no czekaj, bo ja miałem popchać ten wózek. Widziałem, że Kelvin... Ej! Ja daleko jestem, ja cię nie dogonię. Pytanie w nocy. Zepchnął mnie ze ściany. Ej, to jest zły motyw. Dobra, pchaj ty. To jest zmiana. No bo nie, no bo to jest zły moment, żeby pchać Meleksa bez kierowcy. Ale nie mogę go popchać. Nie mam interakcji. A teraz? Problem. Jak jest kierowca, nie możesz pchać. Przecież się na pas spływa. Wpływaj, wyjdź, dopiero będzie. No nie, bo jak spłynie na dół. No to pobiegniesz za nim. Dobra, wsiadaj. Nie, nie mogę teraz.
Czekaj, mokry tam jest. Spójrz po jakowym Aleksa. To mil podwodnej żeglugi. O, czy jak to tam dalej było? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ej, on... Dobra, czekaj, on tu idzie, czy on tu nie idzie? Tak, on idzie normalnie. Dobrze, o. Kelvin żyje. Pytanie ale... mam. Tak. A kto zostawił sanki na górze drugie? Ja. Tak mi się wydaje. Znaczy, no na pewno ja, bo ja przed ostatnim odcinkiem, znaczy przed dniem dzisiejszym, w tygodniu udało mi się nagrać dwa odcineczki takie luzem, solo, takie tam pierdoły, gadanie i wiecie, budowanie, bo dzięki temu dokończyłem garaż i... No i chociażby troszkę kamieni nazbierałem, nie? Ale w dalszym ciągu jest tych kamieni, znaczy głazów, przepraszam, tych głazów jest... Ty, gdzie ty jesteś? Co ty mi, wyskoczyłeś, czy ty wysiadłeś po prostu? Nie, wyrzuciłeś mnie. A, czyli czasem można. Dobra. No, a... Mnie wywaliło z sanków, a później się pyta, gdzie ja jestem. Nie wywaliłem, bo ja nie mogę. Rykasz jak z koziej dupy trąba. No, słuchaj, tutaj to wiesz, można tak wylecieć, bo jednak tu jest ciężka. No bo nie jednak taki kierowca. O, dobra, tutaj mamy tą, patrz, hop. O, tu możemy zjechać sobie. Mhm, to żeśmy zjechali, dobra, czekaj. Nie! Ej! Zrzucił mnie z Maleksem ze ściany. Znowu? I w prawie już prawe masz. Ty, bo on odpłynie w tym. Dobra, ty, ale on, czekaj, on jest niezniszczalny, nie? On jest niezniszczalny, dobra, wskakuj. Wskakuj, jedziemy już teraz i znowu normalnie. Wypadnąłem aż z niego, widziałeś? Tak, ale to, no dobra, no ale teraz robiłeś takie stare piruety, że nie. No nie ma się co dziwić, to stary nie jest, wiesz, wyczynowe auto. No. Aczkolwiek nie? I tak uważam, że jest naprawdę, no mega wytrzymałe. No dla mnie jest OP po prostu. Wzmiotłeś błotnik, ale Andrzeju, nie denerwuj się. Nie, no ja jestem zdecydowanie niezdenerwowany. Dobra, ale fajnie, że Kelvin żyje. Mam nadzieję, że będzie mu się ten dobrze tam szło, wracał do bazy. Ciekawe, gdzie on jest. Czy jest pod ziemią, czy nad ziemią? Nie, chyba jest nad ziemią. Pod on ziemią to on nie może wejść. Ale on ostatnio się zgubił pod ziemią. Tak? Czekaj. Się ziemią. My jesteśmy tu. Dobra, i teraz tak. Tu. Dobrze, już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze tylko 5 km. To za 3 odcinki. Nie, już w tym odcinku myślę, że dojedziemy do tego Maleksa, nie? W tym odcinku dojedziemy do tego Maleksa, później kolejne dwa odcinki powrót. Ale tym razem... Okej. Okay. No tak to jest, no. I teraz każdy człowiek, który przypadkiem teraz ogląda ten odcinek, i to jest tak, patrzy, ma taką minę zdziwioną i w myślach, puściłeś mi stary film o facecie w łódce. Zaraz się, chłopaki, będzie działo, zaraz się będzie działo, nie? Jakiś tam kolega, który polecił, powiedzmy, moje filmy. Zaraz się będzie działo, oni na pewno coś odwalą. Po czym 20 minut dalej znowu speaker, kurde, ten z Szewim jadą Meleksem dookoła wyspy, nie? Także... dawno mi się tak fajnie nie grało. No, znaczy, powiem ci tak, największą... Przez godzinę mój jedyny ruch to jest naciskanie przycisku na myszy, żeby coś powiedzieć. Ej, ale chciałem zaznaczyć... Czekaj, muszę jeszcze raz wyjść. Dobra. Tam po lewej w ogóle jest coś takie... Nie wiem, co to jest. Tam jest plaża. Niby... No tak, ale tam jest zielone... Aha, to nadajnik to było to zielone, nie? No. To nie, pierdziele, nadajniki no nie mamy. Wiem.
Nie, nie, najpierw skupmy się na tym Meleksie, później będziemy ten. Ale będziemy wracać Dobra. Drugą stroną. Zobaczymy, którędy było szybciej, wiesz? Rękę złamałeś. Znowu mam dziwnie ten? U mnie normalnie to wygląda. Stary, ja mamy nie, dwa, nie cztery... Nie wiem, to jest normalne, ale... Dla mnie dziwne. Cztery kreski na Meleksie mamy, nie? No to dobrze. Gorzej jakby nie było żadnej. Ciekawe, ile on się będzie ładował. Odcinki. No bo jeszcze tak. Trzeba brać pod uwagę, moi drodzy, że będzie trzeba ładować, nie? Jeżeli tak, to najwyżej... Nie ładowania znaleźć. Nie, nie. Ale ten, tak swoją drogą, propos tej stacji ładowania, to ja słyszałem, że ma być coś takiego jak stacja ładowania, nie? Jak Solaris to powinno być. Ale, no dobra, ale Tomek... On ma Solara na dachu. No właśnie, ale co będzie... Ale co będziesz ładował? Baterie, no. Tak? A, no tak, no baterie. No przecież Molex ma baterie, bo ma Solaryc, nie? Mhm. To gdzieś musi gromadzić. Ma trzy kreski. Kreski to daj postawiliście. Nie, nieprawda. Jezu, jak ja już to widzę prawie. Ja już to widzę. Co? Niebo. Jak będzie ładował Molexa. Ja nie widzę nieba, bo mam za mało odległość renderowania. RTX spada. RTX spada, kurde. Ty, ale trzeba... Tylko X został. Ej, ale panowie, trzeba przyznać. I drodzy widzowie, jeżeli ktoś jeszcze ogląda to jakimś cudem, tą podróż dwóch tetryków, to trzeba przyznać, że gra jest naprawdę dobrze zoptymalizowana pod kątem tego, kooperacji, bo Tomek jest na drugim końcu wyspy, czyli mój komputer renderuje obszar, po którym on się porusza. I... No... Na drugim końcu Polski, nie wyspy, ja już tak. No dobra, na drugim końcu Polski, no i... A to zobacz, jak daleko komputer jego sięga. No, ma dobrą USB. Właśnie nie ma... Wyrzuciłeś mnie. Nie wyrzuciłem cię, tylko po prostu... O! Czekaj, wylazłem na dach za mną. Dobra. O, niebo widzę. Wodę widzę. Ale ja was nie widzę. O, tu może być ciężko. Nie. Czekaj, do tyłu. Do tyłu pchaj, nie do przodu. No bo ja pcham w jedną, ty pchasz w drugą. O, chwila. Ty, kto to... Tego na górze ty zabiłeś? No ja. Wow. Ale twarz dziwna, stary. Nie, jego trzeba do tyłu po prostu popchać. Tutaj? No przecież to robiłem, nie? I tu na górę trzeba. Nie, to nawet nie tyle, że na górę. Po prostu trzeba tam do jeziorka i z jeziorka... Jeziorka do morza, z morza na oceany. Płyń, płyń. To bardzo mi się nie podoba to, jak my go pchamy. To zmieńcie taktykę pchania. O, teraz tutaj popcham, dobra. Dobra. Czekaj, ja sobie stanę jakoś... No i tu normalnie. Jeszcze ktoś? Patrz, ten żyje. No i tutaj teraz ten. Czekaj, ja ci popcham do ciebie, a ty pchaj w górę. Dobra, popcham do ciebie. Pięknie! Jaki teamwork, ja pierdzielę. Dobra, jestem. Tylko teraz ciekawe, czy zaraz znowu nie wpadniemy gdzieś. Dobra. A zobacz, znowu cztery kreski z trzech. Mhm. Czekaj, no trzeba jakoś to... Jak się go pcha, to on się ładuje. No. O, baba tam jest. Uważaj, bo drzewo cię uratowało, żeby nie wpaść do rzeki. Tak, tak, wiem. Okrążała nas ta rzeka.
bo my jesteśmy na wyspie. Do tego dookoła jest brzeg. O ja pierdzielę tam. Drzewo, uważaj. Nie wiem skąd tu drzewo, ale... Czułeś ten, tą bliskość kanibala? Tak, poczułem. Ja pierdzielę, no nie, no tutaj, tu już się ciężko jedzie w tym kierunku. Tak blisko jest te... O Jezu! Jezu! Stój! Dobra, pięknie. Pięknie, mamy to. To my jak macie czyszy, nie? Nie, zaraz będzie. Zaraz będzie. Spoko, spoko. Nie zgubiliśmy mamy. Czemu do mnie strzelasz? Nie, bo nie, ja. Tu był czerwony kanibal. Tu był czerwony kanibal, tylko spłynął już. Tam, dobrze, niech to będzie. Nie, no był, naprawdę, mam to nagrane. Dobra. Ty, ja głodny w ogóle jestem. Speaker, zobacz, czy ty nie jesteś głodny. Ja nie jestem głodny. Nie? Jestem tak... Nie. Dobra, to ja wezmę to. Teraz tak, i wezmę jeszcze tą puszkę dla kota, bo... Bo to naprawdę. Masz kota? No nie, ale... To po co bierzesz puszkę dla kota? No, żebym zjadł. No to w ogóle tak, ten taki... Puknij ten mikrofon, bo to tak... Albo tak... Tak spokojnie gadasz, że normalnie jak nie ty. Ja? No. Ja normalnie gadam, mam blisko mikrofon, normalnie gadam. Dobra, popchasz mnie? Nie. Czekaj, dawaj, pchaj. Nie pchaj, mogę, dawaj. Ja ci tyle razy mówiłem, że nie mogę pchnąć, jak ty siedzisz. No dobra, to pchaj. Czekaj. Nie stękaj, tylko jedź. Czekaj. O, dobra, jest, dobra, chodź, wskakuj. Odczuwam pragnienie, no stary, najadłem się czegoś słonego i teraz odczuwam pragnienie, no co za... Idę na tą plażę, bo to tu chodzi. O! Na plażę idziesz? No idę na plażę, bo zobacz, co tu się dzieje. Nie przejął się zbytnio tym. Dobra, wskakuj, chodź. Nie ma sensu. 2, 4, 5 kresek mamy. Ty, Tomek, mocno buduje, bo ja widzę, zbierz patyki, zbierz to, zbierz tamto. To non-stop się... Ja. Cały czas to samo jest. Nieprawda. To nie ja. Mówiłem, że jak się go popycha, to on się ładuje. Znaczy, jak go się ładuje popychając. Kurde, tutaj ile zobacz. Oni jakąś imprezę tu mają. No mają, ale zobacz, patrz, tu jest... Aha, no tak, tu jest coś normalnego. Jest, jesteśmy na miejscu! Jest, prawie! Znaczy w sensie już zaraz będziemy. Jak nie utopisz tego, to będziemy. Nie, nie utopię, teraz pojadę specjalnie tędy najbardziej płytką drogą, jaką się da. Patrz, jak pięknie! Ty mnie znowu zgubiłeś. O! O, przepraszam. No, przepraszam. No nie, już widzę Meleksa. Mhm. Tylko pytanie, czy to jest ten uszkodzony, czy to jest ten dobry. Jeżeli to są te dwa... Jezus Maria, żeby to się dało. Moi drodzy, to jest wiekopomna chwila. Czy da się w Sons of the Forest mieć dwa Meleksy? Teraz zatrzymaj się chwilę. Tak, zrób ankietę i tak, poczekaj tydzień czasu. To jest to! Patrz, jest drugi Meleks! Mamy to. Proszę bardzo, speaker. Jeżeli możesz wsiąść, możesz wsiąść! Mamy dwa Meleksy! Także, moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani posiadać swój garaż, to możecie śmiało to robić. Choć od razu pójdziemy tutaj, bo są ten... możliwość... A mogę pojechać? Tak, tak, tak. Jest możliwość posiadania więcej niż jednego Meleksa, aczkolwiek będzie trzeba sprawdzić, czy po zasejwowaniu gry i wyjściu i wejściu nadal będą dwa w garażu, na zdrówko. Będą. Myślisz, że będą? Będą. No dobra.
Pakiet MRE, dobrze. To się wszystko przyda. Łeło, łeło. Tutaj też coś kiedyś dodadzą, nie? No. Nie ma sensu teoretycznie już jechać, bo... Ty, tu jest jeszcze jeden Meleks. No będziemy mieć trzy Meleksy. Gdzie jest jeszcze jeden Meleks? No tu jest jeszcze jeden Meleks. Niebieski? No. Tak, niebieski, no. No to normalnie. Tomek, chodź, weź sobie. Nie, no dobra. Znaczy jest na pewno ten tu, ale... Ale o, jemu się nie świecą te. A świecą się, to też jest dobry. Ja pierdzielę, fajne. Fajne to jest. No to pojedziemy po trzeciego Meleksa, w czym problem? Byśmy trzy Meleksy. Nie, to mi nie jest potrzebne. Dwa wystarczająco. Dwie otacz, dwa Meleksy to są tak naprawdę cztery osoby. No. Także na spokojnie tyle wystarczy, a to też nie ma co, wiesz, gry... może inaczej, to nie jest glitch w żadnym wypadku, ale mimo wszystko nie ma co się bawić. Dobra, choć jak pozbierałeś spiki, to idziemy do tutaj najbliższego wejścia do bunkra, bo tam mamy rozbity namiot. Zapiszemy. Poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Chciałabym, żeby się drzemnąć. No właśnie dlatego już jedziemy, Tomek. Jeszcze troszkę. Poczekaj, ja muszę wziąć Meleksa. A tam przecież stał po drodze. No właśnie stał po drodze. Ja nie wiem, czemu do mnie biegiesz, ale okej, no dobra, jest git. Bo po prostu... tutaj mam Meleksa. No. Czekaj, bo tu ktoś idzie do nas. A to Virginia, a skąd ona się tu wzięła? No bo Tomka zostawiła. Pokazała mu okejkę i poszła z nami, nie? Że wszyscy dobrze... Nieprawda. No jedziesz, czy będziesz tak stał i gadał? Kelvin do ciebie jest. Tu powinny być tak, powinny być światła, ale to wtedy bateria by jeszcze szybciej szła, więc w sumie i tak by nikt tego nie włączał. Ale możliwość na pewno brań... O Jezu, jak się robi ciemno. Ja nie wiem, czy my dojedziemy. Nie no, wydaje mi się, że dojedziemy. No, tędy to na pewno dojadę. No, tędy to na pewno dojadę. Tu, w lewo. Kręć, dupą kręć. Dobra, my już doszliśmy. Elegancko, bang. Ja, tak. Tomek, ty już się możesz tam szykować. Już chwilka. Zapiszmy sobie może spiki, co? To ja mam zapisywać? A ty to możesz sobie zapisać, nie musisz, jak chcesz. W sensie, chodzi mi o to, że... Dzięki! Nie! Chodzi mi o to, że ja bardziej zapisuję dlatego, żeby wasz ogólny postęp... Spoko, wiem. Jest ten Melek, dobrze. Na śnieg spadł. O, naładował się Tomek. Znaczy, naładował się ten, jakiś śnieg. Śnieg? Śnieg jest, no. O, w mordę. No, Melek się naładował, czyli on się ładuje nawet w nocy, bo ja mam pełną tą. No dobra, no to jedziemy teraz w tym kierunku. Bo tamten jest mój, a ten, co jest nienaładowany, to mi zostawiłeś. A, no to czekaj, to ja już idę do niego, czekaj. To zamiana banana. Dobra, ja teraz idę do domku, bo jest mi zimno. O, teraz zaczął śnieg padać, no. Jezus Maria, nie, Meleksiku! Jasna dupa! Dobra. Zatrzymałem go. One mają czasami dzikie takie... Czekaj, jakby to ładnie... Tu teraz w lewo jakoś by trzeba było pod górę. Okej, dobra. Jesteś gotów, Spiki? Ty, no czekaj, ja próbuję jechać. Co? Zobacz, że jesteś głodny, chłopie. Jestem... Nie. Nie jesteś głodny? Ja jestem w ogóle głodny dramatycznie i pić mi się chce. Ale mam tutaj jakąś... O, pustą piersiówkę. No szlak by to... Dobra, wypij. Energetyk też jest git. Potrzebuję coś mokrego, jakiś alkohol, coś. Nie chcesz, da się. Chcesz flaszkę? No, nie da się tu pić. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł tędy jechać, ale o, proszę, jak... Dynamiczne... Jedziemy. No, jedziemy. A tu może być cienko trochę po tym... Nadążasz gdzieś tam za mną? Nie, ale jadę. Tu gdzieś zaraz będziemy musieli w lewo odbić, nie? Znaczy teoretycznie możemy się na brzegu zatrzymać, ale najważniejsze to wiesz.
Zobaczymy. No ale, ale wydaje mi się, że najważniejsza odpowiedź jest taka, że na pewno jest więcej niż jeden Meleks na wyspie i można z niego w jakimś tam stopniu korzystać. Jak będę miał się zatrzymać, speaker, to mów, nie? Bo okay. na razie mi się bardzo fajnie jedzie. Jakoś tak się troszkę ślizgam, troszkę... O, tu jakaś ścieżka piękna będzie. Ty, ale wiesz co będzie najlepsze? Jak się okaże, że meleksy jednak się nie ładują i... Ale nie, no niemożliwe. Nie, ładował się przecież. Ładował się, musiał się ładować, masz rację. Bęk, tutaj. Poczekać chwilę na ciebie, czy jesteś nie, za mną? Nie, jedź, bo się, jak się zatrzymasz, to ci w tyłek wjadę. O, dobra, dobra. Myślę, że zatrzymał. Namówiłeś mnie. Namówiłeś mnie. Oj Boże. Jak zadowolony od razu. Cringe alert wyjebał. Oj Boże. Ty orka na prawo. Widzisz, jak płetwą macha? Poluci ją. Będzie miękko. Nie, orka po pierwsze Tomek jest drapieżną istotą, a po drugie nie można ją tutaj, jej tutaj zabić, nie? Ja też się zastanawiam, mega się zastanawiam, co będzie w następnych patchach, nie? I bardzo fajnie, powtarzam to po raz enty, że fajnie, że co miesiąc jest, nie? To tak jak speaker mówił, bo przynajmniej coś konkretnego dodają, a nie jakieś takie pierdółki. Fajnie jest opisane, że kiedy będzie kolejny patch, co nie? To jest właśnie, można się nastawić na to, co nie? No, to wiesz, tak samo jak w Foreście było, nie? Mhm. Stare metody, sprawdzone. A ty, w ogóle właśnie. Tak, słucham Tomek. Ciebie? Nie, do Tomka. A to nie do mnie. Dobrze, to już nie słucham, wyłączam się. Nie, Tomka bardziej chciałem zapytać, czy on grał w tego, z Kama. Kiedyś, dawno temu chyba grałem, nie pamiętam też. Nie to znajomy. A podobało ci się to? Czy nie, to było tak dawno, nie pamiętam. A, okej, okay, dobra. Teraz ty wiesz, co ja ogrywam. Znaczy, Subsistence na pewno, grasz moją ukochaną grę, jaką jest SnowRunner. No. Czekaj, stój, muszę się zatrzymać. A nie, jeszcze dobra, jeszcze jest tutaj przejazd, dobra. No i co? I to w sumie tyle, no i ze speakerem jak gdzieś tam się... Forever Sky. No właśnie, o tym myślałem, że powiesz w pierwszej kolejności, a tu zapomniałeś o tym, że gram w to. Nie, zapomniałem, kompletnie o tym zapomniałem, ale to z tego względu, że... O, jak tam się walenie walą! Znaczy, w sensie, przepraszam, w sensie chciałem powiedzieć, że ekscytują się we dwójkę. Walenie się walą? To ci się udało? Matko Boska, to tak nie może być, dobrze. No nie. Content 18, ale dobrze, jest o 20, teraz zmieniłem godziny publikacji z Foresta i niech ma. 20 to już jest taka pora, że każdy jest wypoczęty i w ogóle. Ej ty, rozładowuje mi się ten. Ja nie dojadę, bo ja mam już na czerwonej kresce. A już te widać, zobacz, na horyzoncie. Co widać? Te. No tak, ale jeszcze sporo tego przed nami. Czekaj chwilę. Zobacz, jakie mi już tu miga. Nie mówisz, żeś tego naładowanego? No właśnie... No, mogłem. Jak my w ogóle daleko jesteśmy od chaty? No i ty już, popatrz, jak dam na maksa, że oddalę, to mamy... widzimy już helikopter. Ty, to powiem ci, wiesz co ci powiem? To my mogliśmy od razu tędy jechać, to by było szybciej. W złym kierunku pojechaliśmy. No, tak. Bo pojechaliśmy naprawdę dookoła całej wyspy. Zobacz, jak go popycham, to on się ładuje. Dobra, ty wsiadaj do swojego, ja swojego będę pchał. Nie, no dobra, jadę normalnie.
Jak jedziemy, to jedziemy. Tak, dopóki jedziemy, to jedziemy. Nie ma co się pierdzielić. Jak te walenie. Ty, no nie gadaj, że znalazłem nowy. No, wymiankę. Jezus Maria, jak jestem dzisiaj pięknie urodzony w czepku. Czekaj, też sobie zmienię na ten nowy. Ale z drugiej strony nie zauważymy, czy się będzie ładował. Ładuje się. Myślisz, tak, że będzie się ładował? Tak, wziąłeś go dzisiaj naładowanego. Przecież ja jeździłem po Tomka nim, po ten, tak? Mam problem delikatny. Jaki? Coś zepsułem. Nic nie zepsułeś. No jak nie mogę garka postawić na to ognisko. Ognisko zniknęło, postawiłem nowe ognisko w tym waszym kominku, ale garka nie mogę zamontować, nie wiem jak to zrobić. Dobra, trzeba nacisnąć E. No E to mam... Ognisko otwierasz i szukasz garka. Dobra, już, okej. Okay. Już się gotuję, dobra, dzięki. Na zdrowie, smacznego. No, dobra, ładuje się na pewno, nie? Ładuje się na 100%, bo faktycznie speaker miał rację. Możecie zobaczyć zresztą, że poprzednich odcinkach, że gdzieś tam... Tylko ciekawe, ile by mu teraz zajęło ładowanie się, powiedzmy, całą tą... Tomek przyjdzie po niego i zobaczy, czy już będzie naładowany. Ty, no bo jesteśmy w sumie bardzo blisko tej. Jak później można jeszcze tutaj podjechać, ale to już nie na odcinku, bo bez przesady, żebyśmy 6 odcinków następnych zjeżdżenia po tym, po mapie. No. Ej, ale powiem ci, że to jak ty jedziesz po tym, bardzo fajnie to wygląda. No ślady fajne zostawią, nie? Tak, no, takie... Takie jak melek ładne. Na śniegu. No, dobrze, synek, teraz będziemy już naprawdę blisko chaty. Ja pierdzielę, fajnie. 2 meleksy. Będziemy teraz całą ekipą, stary. Teraz wyobraź sobie, 4 osoby na przykład jadą, wysiadają dwójka i robi tu, rozpierdziela wszystkich wokół. A kanibale no. Robią... Co to było? Umierali na kanibali. Aha. Tu jeszcze będziemy mijać ten, jak one się nazywają? Skały. Skały. O, skórka mi schodzi. Co te ramiona sobie spiekłem? Mówiłem o tym jakiś czas temu, ale to chyba na GTA, jak nagrywałem odcinek, nie? Miałem tak mega czerwone. Bo oczywiście Chevy Intelligence ma... Ramiona miałem białe, nie? W ogóle nie nastawione na słońce. Tu będzie problem, mówisz? Nie, nie będzie problemu. A to fajnie wygląda z tej perspektywy, chłopie. Amfibia, chłopie. Dobra. No właśnie, a można Maleksa utopić, czy nie? Nie. No jeszcze wiedzisz, nam, wiedzisz, tak, jeszcze nam się nie udało, także raczej wątpię. Jeszcze nam się nie udało, a naprawdę my tutaj w ciężkich warunkach go testujemy, stary. Dobra, bo tak się zastanawiam, czy do tej łajby da się dopłynąć Maleksem, wiesz. Przecież my jesteśmy do... A, nie, tam to nie. No właśnie. Tam to nie, to oczywiście, że nie, dobra. Muszę chwilę przerwać, bo mi paluch strętwiał od naciskania gaza. Okej. Okay. No, mordę i nożem. O. Czekaj, tak. Tutaj ten filmik z GoPro, który mnie nie interesuje. Tu mamy coś dla nas. To jakieś leki, inne jedzenie. A wezmę te leki, bo i tak mogę. Mam możliwość. O, tu mamy tak, to sobie wypijemy. Tu mamy alkohol, którego i tak nie możemy wziąć. Dobra, stąd chyba wszystko wziąłem. A nie, tu jeszcze... Dobra. Tu, a, jeszcze tu nie byłem, po tej stronie, w łazience. Ale w łazience nic w sumie nie ma.
Okej. Nic się nie zmieniło, teraz idę do tej drugiej łajby. Kurde, nie pamiętam, czy nie pamiętam, nie wiem, gdzie jest, gdzie jest strój kosmonauty. Bo wiem, że można kosmonautę, znaczy strój kosmonauty znaleźć. Oj, tu będzie naprawdę problem. A chociaż nie, dobra, tu widzę pewną szczelinkę, w którą można wjechać. Ale z czym będzie ze strojem kosmonauty problem? Tak, bo nie wiem, gdzie jest. I ten. I no nie mamy wszystkiego, tak jakby w ekwipunku, nie? Aha. Ryby tyle się łapią. Ryby? Ryby co chwilę. No nie, no to chyba nie. Nie, no nie, no to co jakieś 10 minut. Albo mniej. Kurde! Ships are safe at port, but that's not what ships are built for. Okej, dobra, okej. To już chyba czytaliśmy. Dobra. Nic tu takiego nadzwyczajnego nie ma. No dobra, okej. Jak to nie ma? Jest dużo ciekawych rzeczy, na przykład ramen jest. Ramen jest spoko, powiem ci. Ramen jest spoko, bo... A czemu ty swojego Meleksa tam zostawiłeś? Czekaj, tędy przejedziemy? O, przejedziemy, panie. Dobra, to jak ty tam jedziesz, to ja wrócę się po tego Meleksa, żebyś nie musiał chodzić. Ty, ale... Tak, znaj moje dobre serduszko, ale powiem ci, że faktycznie w zimie na razie aż tak bardzo nie laguje, nie? Nie, no. Nie jest taki odczuwalny spadek, jak był, nie? Zobaczymy jeszcze, jak będzie ten. Weź sobie tamten mój. No to znowu rozładujesz następny. No nie, nie, nie. Tutaj, tu. Tu. Tylko moimi wyjeżdżą swoich, nie tam. Dobra, i tam już na prawo nie pojedziemy, więc musimy jechać tutaj. Jedziesz cały czas za mną? Nie. Dobra, stoję. Jadę, zjedź, bo... O Jezu. No jadę, no już jadę. Teraz to już możesz nie jechać. Nie, no jadę normalnie. Teraz trzeba pod górę delikatnie i później się kierować na Tomka, bo my już jesteśmy praktycznie na końcu imprezy naszej. Później już się zajmujemy stricte budowaniem, także to będzie fajne, nie? Ewentualnie, Tomek, jak ty chcesz sobie ponurkować, to jeszcze ci można akwalung załatwić, bo to jest bardzo blisko nas. A co tam mogę dostać za nurkowanie? W sumie nikt z nas nie nurkował, nie? To ja tam... A, no to ja pójdę jako mięsar, Matię, spoko, mogę iść. Znaczy, inaczej. Mięso armatnie na pewno nie pójdziesz. Czekaj, jesteś za mną? Spiki, tak jest. O, jesteśmy na tej drodze. O, łoś, super ktoś, poczekaj. Oj. Oj, oj, nie! No już tylko mnie jest, się widzę. No tak, już jesteśmy bardzo blisko. To jest piękne. Dobra. Za bardzo nie mogę się oddać, bo jest mi bardzo zimno, to muszę wracać. Odpal sobie ognisko i podejdź do ogniska, albo idź na chatę. Na chatę idę, na chatę. Bo ja, wiesz, trochę gromadzę tych rzeczy, nie? Mhm. Bo już pobudowałem wszystko, tak na marginesie. Dobrze. No wiesz, że pobudowałem, bo tam ci dokończą tą drugą budowlę, nie? Dobrze, dobrze, okej. Okej, super, dziękuję. Nie ma za co. Chciałem zaznaczyć, że tobie dziękuję, no bo speakerowi to bym nie podziękował, nie? Dobrze, nie słyszał, co nie? Nie, no nie, on nie słyszał oczywiście, że nie. To RTX, bo tam trochę nawala, to wiadomo. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Tu. To tak, okej, okay, no... O, to już jesteśmy bardzo blisko. Dobra, to teraz tak, jakbyśmy pojechali tą ścieżką... Tam, później w prawo. Dobra, jedziemy cały czas ścieżką, Spiki. A gdzie jest ścieżka? Dobra, to był faktycznie zły pomysł. Nie wiem, gdzie to jest. Nie widać jej. Ale mamy... Ja nawet nie wiem, po czym ja jadę, nie? Ale to chyba dobrze, bo tak jedziesz, jakby to była ścieżka, nie? I to chyba ta ścieżka.
Bardzo dobrze nawigujesz, speaker, powiem ci. A prawda jest taka, że kierujesz się pewnie na Tomka. Nie. Ja w domku jestem. Dobrze, dobrze, to my się na ciebie kierujemy. Znaczy teraz już wyszedłem, nie? Ale to tutaj w okolicy. Nie. O, to było. O, to było. Przeturlali. Przeturlali się po... To był skrót. To był skrót, to tak, tak, oczywiście, ja pierdzielę. Oh. Znałeś tego skróta, co? Nie, 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 oczywiście, że nie, no. Dobra. Jadę za tobą. W sumie tu już nie ma co na ścieżkę patrzeć, to tylko... O, jaki tutaj... Jaki tu spokój, na. Nic się nie dzieje, na. Jesteśmy kanibalizowani. Nie, nie, oni się nas boją. Oho, nie, jednak coś słyszę. O, widzisz? O, drzewo. Nie, niemożliwe. Kanibal, nie drzewo. Nie, kanibale były, no, dwa, mijaliśmy teraz dwie sztuki. A to stopowicze były, trzeba zabrać. Ty, ale tej waszej laski tu nie ma dalej. Poszła no bo ona jest gdzieś w połowie mapy teraz razem z Kelvinem. Aha, to... Bo wnikamy, co tam robią. Tak. Ogólnie chciałem zaznaczyć, że Kelvin po prostu jest nieszczęśliwie platonicznie zakochany, bo Virginia się klei do mnie, jak do rasowego bad boya i faceta w mundurze, a gdzieś tam Kelvin się właśnie bawi z Virginią, chciałby się bawić. Przeżyłeś, Spiki? No? Spiki jest smutny. Nie, bo spadłem z góry i muszę wyciągnąć z wody ten samochód. Aha. Ty, czekaj, bo teraz dziwnie, żem pojechał. A, no jesteśmy tutaj, dobra. Mów za siebie, jestem tam. No to wystarczy tylko wypchać to. Ale ja nie wiem, gdzie jestem. Ja nie w tą stronę się wypchałem. Możliwe, no ja już tu jestem bardzo ten, blisko. Dobra, czekaj, poczekam na ciebie, żeby nie ten. A no, ty nie na tą stronę. Ty musisz tą drugą. Ale to wiesz co, możesz też na dół polecieć. Po prostu plażą pojedziesz, nie? Bo stamtąd już normalnie będziesz mógł ten. Kelvin do zimy doszedł. Ale zima jest wszędzie. Nie, znaczy dobra, inaczej. Poszedł do góry. Doszedł do góry tej takiej, wiesz, zimowej. Dasz radę, czy ci pomóc popchać? Spiki? Nie wiem, czekaj, bo tutaj jest głęboko. 43 minuty już odcinka, znowu ty. Co, jakiś timer sobie? Weź, normalnie. Nie mogę wsiąść, bo mi się jest za głęboko tu, no. No dobrze, niech ci ten, niech ci jedzie w dół. Masz, trochę ci popcham. Bo wysadzam, nie mogę w dół jechać. No to czekaj, ja ci zaraz to ogarnę. Nie ogarniesz, bo cię wypchnęłem. Byłaś mi... Dobra. Ta twoja pompka zabrzmiała, jakbyś stary teraz wydmuchał ten nos. Takie było... sam se dmucham. Dobra, nie, bo to 43 minuty, 44, a to i tak jest ten. Dobra, moi drodzy, dziękujemy. Zaczniemy i tak zaraz nagrywać jeszcze następny odcinek, także luz. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, widzimy się w następnym odcinku za dwa dni. I co? I zapraszam też na inne serie na moim kanale. GTA 5, być może już nawet jest Red Dead Redemption 2, nie wiem, może Cyberpunka odpaliłem, nie mam pojęcia, co w momencie, gdy wy oglądacie ten odcinek, się dzieje. Chłopaki, żegnacie się? Nie. No bo lepiej się witać niż żegnać, nie?
No to nie, no bo jak mamy zaraz następnie nagrywać, to po co się też żegnąć? No to tak, więc właśnie. No nie, nie, nie. No to dobra, no to widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Szeberal. Hej, hej.